Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze poświęconym temu, jak wejść do IT bez doświadczenia. Bardzo cieszę się, że tak licznie stawiliście się w taki piękny sierpniowy wieczór, bo naprawdę jest nam bardzo miło, że chcecie spędzić dzisiejszy dzisiejsze popołudnie z nami. I na początek oczywiście pytanie, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. Na razie mówię tylko ja, ale mam nadzieję, że będziecie słyszeć nas wszystkich. Także dajcie znać na czacie, słychać nas ekstra, bardzo dobrze. To się bardzo cieszę. Słuchajcie, na początek mam takie pytanie do Was i napiszcie na czacie odpowiedź. Co Was w ogóle przywiodło na nasz dzisiejszy webinar? Czy Wasza obecność wynika z tego, że rozważacie wejście do branży IT? Może jesteście na etapie szukania swojej nowej ścieżki? Także dajcie znać na czacie, a my na pewno potem się do tego odniesiemy. A pytanie jeszcze, czy widzicie prezentację? Dajcie znać na czacie. Okej, dobra. Słuchajcie, to na początek chciałabym przedstawić nas, kim jesteśmy i przedstawię też siebie, żebyście trochę wiedzieli, dlaczego to właśnie my uważamy, że możemy zorganizować taki webinar i opowiedzieć Wam coś wartościowego o tym, jak wejść do branży IT. Także pokrótce, nazywamy się Future Colors, jesteśmy szkołą nowych zawodów. To oznacza, że uczymy ludzi kompetencji cyfrowych i programowania po to, żeby mogli podnieść swoje kwalifikacje albo wręcz zmienić dotychczasową ścieżkę kariery, wejść do świata IT i zacząć się w nim realizować. Jesteśmy szkołą, która uczy tylko i wyłącznie online. Oczywiście robimy to ze wsparciem mentorów. Uważamy, że taki sposób jest najlepszy. Zresztą nasi dzisiejsi goście to jest dwójka mentorów z naszej szkoły. Później jeszcze ich dokładnie przedstawię. Robimy to, uczymy na autorskiej platformie i mamy takie wrażenie, że robimy to całkiem dobrze. Jeśli zobaczycie, jakie mamy opinie, to na Facebooku jest to 4,9, na Google to jest 4,6 i nam rośnie. Także bardzo cieszymy się, że nasi absolwenci doceniają to, w jaki sposób ich uczymy. Obecnie mamy 11 bootcampów w naszej ofercie, to jest najwięcej na rynku, także każdy może coś dla siebie wybrać, ale słuchajcie, spokojnie, ja dzisiaj nie chcę Wam niczego sprzedać, mówię Wam to informacyjnie, kto z Was będzie miał ochotę potem wejść na naszą stronę i zobaczyć, czego można u nas się nauczyć, to zapraszam, ale w ogóle bez żadnego przymusu dzisiaj. Także tyle o nas. I teraz chciałabym szybciutko powiedzieć Wam, o widzę, mam nadzieję, że to nie jest spotkanie sprzedażowe, pisze Adam. Nie, Adam, broń Boże, to nie jest spotkanie sprzedażowe, my niczego Wam nie chcemy dzisiaj sprzedać, chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak wejść do branży IT i się w tej branży odnaleźć, jeśli wcześniej nie miało się z nią styczności. Tak więc, czy będą gratisy? Tak, będą gratisy, ale o tym za chwilę, słuchajcie. Szybka opowieść o tym, jak będzie wyglądała agenda. Oczywiście najważniejsza część naszego webinaru to jest część merytoryczna, po której, co prawda mam tu napisane, że przedstawię Wam ofertę, ale to nawet tak nie jest, nie przedstawię Wam oferty, po prostu podeślę Wam jeden link, z którego możecie skorzystać, możecie przeczytać albo i nie. Tak jak powiedziałam, ja Wam tutaj niczego nie chcę sprzedać, nie taki jest mój cel na dzisiaj. Potem nastąpi sesja pytań i odpowiedzi, dlatego mam do Was taką prośbę, żebyście pytania, jeśli to możliwe, zachowali właśnie na sesji pytań i odpowiedzi. Ja oczywiście będę śledziła to, co będziecie mówili na czacie, to, co będziecie pisali, ale taka prawdziwa sesja pytań i odpowiedzi to jest ostatnie 15 minut. No i cóż, na koniec podsumowanie, podziękowania i mam nadzieję, że rozejdziemy się po tej godzinie, my zadowoleni z webinaru, a Wy zadowoleni, że uzyskaliście sporo ciekawej wiedzy od naszych mentorów na temat tego, jak wejść do branży IT. Dobra, widzę, że ścina głos, u mnie działa elegancko. Słuchajcie, mam nadzieję, że jednak słychać, że większość z Was mnie słyszy. Mnie się wydaje, że wszystko działa, ale dawajcie znać, bo może rzeczywiście coś muszę zmienić w ustawieniach, zaraz to sprawdzę. No dobrze. Na początek chciałabym Wam przedstawić naszych dzisiejszych gości, a w zasadzie poprosić ich, żeby przedstawili się sami. I najpierw poproszę o to Bartka, bo widzę, że Iza jeszcze do nas nie dołączyła.
jest jakiś kłopot techniczny, ale mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać ten kłopot. Także Bartku, opowiedz nam coś o sobie, żeby nasi uczestnicy wiedzieli, kto będzie dzisiaj odpowiadał na moje i ich pytania. Dobrze, słychać mnie? Dobrze? Słychać? Bo byłem wyciszony. Czy nie słychać? Ja cię słyszę. Dajcie Dobra. Znać, wy czy też cześć, słyszycie. Cześć wszystkim, Emila. Dzięki, Dominik. Super. No więc cześć, nazywam się Bartosz Jarek. Można powiedzieć, że jestem człowiekiem bez nazwiska, ale Jarek to nazwisko. Ja jestem testerem, który automatyzuje, testuje manualnie, automatyzuje i zajmuje się jakością no już kilka lat, myślę, że około 7-8. W chwili obecnej pracuję jako lider zespołu testerskiego. Mój obecny jakby assignment, jakby obszar pracy to jest testowanie aplikacji mobilnych, ale w przeszłości testowałem i aplikacje frontendowe, czyli strony internetowe, i aplikacje backendowe, czyli serwisy internetowe, które gdzieś tam sobie się kryją w internecie. Miałem okazję testować też sprzęt radiokomunikacyjny, telefony komórkowe, więc już kilka tych rzeczy udało mi się, już przeszło przez moje ręce. Kiedyś moim wielkim marzeniem było testowanie samochodów i wiecie, jak to mężczyźni lubią samochody, ja lubię samochody, więc chciałbym testować auta. No i może jakby się kiedyś taka oferta pojawiła, to fajnie by było iść w tym kierunku. Okej. Słuchajcie, bardzo dziękuję Bartek. Ja przepraszam, że tak jestem trochę z wami, trochę obok, dlatego że staramy się, żeby Iza do nas dołączyła. Jest jakiś kłopot techniczny, no ale mamy nadzieję, że do nas dołączy. Także jak dołączy, to sama się przedstawi, a tymczasem ja przejdę dalej. Słuchajcie, i pokażę tobie, Bartku, ale też i wam trzy liczby. I chciałabym was zapytać, jak myślicie, co one oznaczają? Piszcie na czacie, to jest 2030, 18% i 12-14 tysięcy. Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi, także dajcie znać, jak myślicie, co to jest. I Bartek, no ty też możesz zrobić tutaj jakiś guess. Zarobki w 2030 roku. No nie. Tak, przy tej inflacji, to dlaczego nie? W 2030 roku to i może będziemy zarabiać tyle. Okej, słuchajcie, mamy bardzo ciekawe odpowiedzi, czyli tak, do 2030 roku branża IT będzie zatrudniała 18% osób w Polsce, 18% zarobki 12-14K w 2030 roku. Okej. Przyrost zapotrzebowania, do kiedy predykcja i obecne średnie zarobki w branży. No dobra, słuchajcie, ja wam pokażę, co to jest. To są bardzo ciekawe tropy i niewykluczone, że tak jest, ale mnie dzisiaj chodziło o inne liczby. Słuchajcie, 2030 rok to jest wedle takich bardzo optymistycznych prognoz ten moment. O, jest z nami Iza. Mamy Izę, cześć Iza. O, słuchajcie, dobra, to skończę to, co mówię i wtedy poproszę Izę, żeby się przedstawiła. Więc tak, 2030 rok to jest ten moment na osi czasu, kiedy liczba wakatów w branży IT będzie mniej więcej równa liczbie specjalistów IT. I to już jest coś, o czym dyskutowaliśmy z Bartkiem przed webinarem. On uważa inaczej, ale zaraz będzie miał okazję sam to wam powiedzieć. Ja wam pokazuję tylko taką bardzo optymistyczną prognozę, którą przygotowała nasza konkurencja. Druga liczba, 18%, to jest wzrost liczby specjalistów IT, jaki prognozuje się w Polsce do 2024 roku, czyli o tylu specjalistów IT będzie więcej za 4 lata. A 12-14 tysięcy to tym razem nie są zarobki, mimo że wygląda to dobrze, ale to jest liczba absolwentów kierunków IT, studiów wyższych w Polsce. A biorąc pod uwagę, że cały czas podaje się liczbę 50 tysięcy brakujących specjalistów IT co roku u nas na rynku, no to widać ewidentnie, że ktoś te pozostałe 30 parę tysięcy musi wypełnić, ktoś na te stanowiska musi wejść, no i może to będzie właśnie wasza szansa. Także tyle tytułem wyjaśnienia, to ja teraz wracam o jeden slajd. Iza, fajnie, że już z nami jesteś. Proszę, powiedz kilka słów, żeby nasi uczestnicy wiedzieli, kim jesteś, tylko musisz włączyć mikrofon, bo masz wyłączony mikrofon. No rzecznie się wyciszyłam, żeby nie hałasować. Witam was wszystkich, też cieszę się, że już dołączyłam. Jakiś pierwszy raz w życiu problemy techniczne mi się przytrafiły aż tak długie.
Jestem szefem zespołu, który odpowiada za rozwój aplikacji i za tworzenie aplikacji. W IT pracuję już około 17 lat. Tak co roku mówię, że 16, ale to jednak licznik bije i coraz więcej lat mam. Zaczynałam w testowaniu aplikacji, jak jeszcze testowanie w ogóle nie było w Polsce popularne. Byłam chyba jedną z niewielu testerek wykwalifikowanych w Polsce, więc popłynęłam na tej fali i miałam możliwość wybicia się w testowaniu i w testowaniu ciekawych aplikacji. Na początku pracowałam w firmie Symantec przy lokalizacji oprogramowania, następnie w firmie Syndati z Huawei, w której oprócz tego, że testowałam, to tworzyłam procesy zarządzania jakością oprogramowania, moje pierwsze procesy wytwórcze tam powstawały. Następnie przeniosłam się do firmy Aviva, w której najpierw byłam testerem, później koordynowałam testy, a wylądowałam na końcu w zespole odpowiedzialnym za rozwój aplikacji i odpowiadałam za zespół analityków, testerów, programistów, UX-owców, architektów i tak naprawdę po części też product ownerów i scrum masterów. I co dla mnie jest najważniejsze, to to, że moja praca jest moją pasją, więc bardzo mnie to cieszy i każdy dzień jest dla mnie ciekawą przygodą, a z drugiej strony naprawdę dążę do tego, żeby z roku na rok coraz więcej ludzi było w branży i dążę do tego, żeby ludzie się przebranżawiali i dołączali do branży. Super, bardzo dziękuję i cieszę się, że jesteś już z nami. Ja na razie nas odepnę, żeby nas było lepiej widać. Sorencja. Dobra, teraz widzicie nas wszystkich. Słuchajcie, ja dzisiaj przygotowując się do tego webinaru przeczytałam takie zdanie, że każda droga do IT jest dobra pod warunkiem, że jest skuteczna. No ale nie każda droga trwa tyle samo, nie każda droga jest równie prosta. Jak wy się zapatrujecie na to, jaka droga do IT jest najlepsza, jeśli nie jesteśmy absolwentem kierunków informatycznych albo nie jesteśmy nerdem, który od zawsze wiedział, że będzie programował. Po prostu postanowiliśmy się przebranżowić, robiliśmy wcześniej coś zupełnie innego. No i właśnie, jak wejść do tego IT w taki sposób, żeby to miało sens? I może cóż, kobiety przodem, także Iza, najpierw poproszę ciebie o odpowiedź na to pytanie. Dobrze, to prawda, dróg widziałam wiele. Tak naprawdę i z różnych miejsc osoby się przebranżawiały. Na pewno pierwsze co to potrzebna jest determinacja i otwartość na zmianę, bo bez tego nie pójdziemy nigdy. Są studia podyplomowe, są kursy, są studia, które można rozpocząć. Aczkolwiek takim najszybszym i takim boosterem to są bootcampy i kursy, które dają nam z jednej strony bardzo szybko taką podstawową wiedzę, bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli mistrzami, inżynierami w danej technologii, tylko żebyśmy mieli taką wiedzę, w której możemy już zacząć coś samodzielnie realizować i idealnie jest szukać pracy i jak najszybciej rozpocząć pracę, bo wtedy sprawdzamy się w boju, uczymy się w boju i uczymy się jak najszybciej. Więc jak dla mnie to najważniejsze jest, w jakim kierunku nie pójdziecie i czego nie wybierzecie do edukacji, czy to będzie kolega, który was będzie uczył, czy to będzie bootcamp, czy to będzie szkolenie, czy to będą studia podyplomowe, to ważne jest, żebyście dążyli, żeby jak najszybciej rozpocząć tą pracę. I osoby, które zaczynają pracę na pozycji juniora, też powinny być otwarte na to, żeby współpracować, uczyć się i chłonąć wiedzę od innych osób. I tak naprawdę dla mnie to tutaj jest najlepszy kierunek tak naprawdę, żeby szybko zacząć działać, szybko robić, z odwagą, z pewnością siebie, ale też często spotykam się z takimi pytaniami, no tak, no ale jak ja przyjdę bez dużej wiedzy, każdy z pracodawców wie, że zatrudnia kogoś, kto jest juniorem, kto się przebranżawia, kto zaczyna. I zawsze stara się dawać te zadania, które są na tyle proste, żeby tej osoby nie przygnieść, a daje też wsparcie, żeby ta osoba szybko się nauczyła, bo im szybciej się nauczy, tym szybciej będzie pełnowartościowym członkiem zespołu, który będzie realizował zadania. Bartku, a ja mam teraz pytanie do ciebie, bo jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji na rynku pracy, mamy COVID, wiele ludzi tę pracę traci i jakby branża IT jest postrzegana jako taki safe haven, tak? Takie miejsce, gdzie jest bezpiecznie, jest zatrudnienie, jest praca, jest stabilność i bezpieczeństwo. No ale mówimy o tym, że jesteśmy kimś, kto dopiero zaczyna naszą drogę, jesteśmy w najlepszym przypadku juniorem,
No i teraz pytanie, czy w ogóle pracodawcy szukają juniorów, a jeśli tak, to na jakich warunkach, jakie technologie są w cenie? Mógłbyś nam coś tutaj skomentować? Znaczy, ja bardzo bym się chętnie odniósł do tego właśnie, co Iza powiedziała, do twojego jakby wcześniejszego pytania, bo... Dobrze. Bo to jest tak, pytanie, jak się najszybciej pojawić. I nawet firmy, które zatrudniają juniorów, no muszą wiedzieć, że w tych firmach, czy że w tych ludziach jest jakiś potencjał. To jest jakby pierwsza rzecz. Jeżeli jesteście zainteresowani, ja uważam, że pierwszą rzeczą, którą ktoś musi sobie zadać pytanie, to właśnie jakby łączy się z tym drugim pytaniem, czy ja jestem w stanie siedzieć 10 godzin przed komputerem, 8 godzin przed komputerem, bo jeżeli mówimy o informatyce, o takich technologiach, bo mam na myśli, że rozmawiamy o programowaniu, takich tematach, no to trzeba przede wszystkim być otwarty na ten typ pracy. Wiadomo, mamy też inne pozycje, ale to jakby już nie jest ten świat, to jest świat IT, ale nie taki twardy. Ja, Iza, tutaj jesteś, prawda, Scrum Masterem, osobą, menadżerem bardziej, ja jestem takim nerdem jednak, więc czasem jest tak, że musimy umieć te 8 godzin wysiedzieć. Wydaje mi się, że najprościej jest zrobić coś, co pozwala nam się pochwalić przed osobą, która nas będzie zatrudniać. I tutaj drugie jest wiele. Na przykład są takie programy wczesnego dostępu do aplikacji na Google Store, prawda, czy na Android, iOS Store. Możemy się zapisać i testować komuś grę, zgłaszać bugi, prawda? Możemy dać feedback, czy aplikowanie dobrze działa. Wtedy możemy się później pochwalić tym, że dajmy na to, znaleźliśmy ileś błędów w jakiejś aplikacji, po prostu w nią klikając, prawda? To jest pierwszy krok. Możemy wziąć udział, tak jak zapowiedziała, w bootcampach, które są oczywiście rzeczami, które są płatnymi, jakby płatną drogą, ale otwierają przed nami takie drzwi, jak programy wsparcia dla, prawda, które, nie wiem, mamy firmy nasze zaprzyjaźnione, które chcą ludzi przyjąć, które są otwarte na naszych kursantów. Wiadomo, że to jest jakaś tam płatna, nazwijmy to protekcja w cudzysłowie, ale my dajemy wiedzę, ale też pomagamy zdobyć pracę. Ale można też dostać się do IT troszeczkę inaczej. Ja znam bardzo dużo osób, które dostały się poprzez uczestnictwo, czyli bycie zatrudnionym w firmie IT, ale na zupełnie innym stanowisku. Znam kilka office managerów, osoby, które po prostu przyszły na samym początku pomagać przy Xero, osoby zajmujące się pocztą, osoby, prawda, od takich najprostszych rzeczy, które awansowały coraz wyżej, wykorzystały korporacyjne programy poziomych awansów, rozwojów i wskoczyły do IT. Więc jakby zdarza się tak, że firmy szukają konsultantów w różnych dziedzinach. Możemy być księgowym i bardzo często firma, która produkuje oprogramowanie dla księgowych, będzie zainteresowana zatrudnieniem księgowego. Po prostu trzeba znaleźć odpowiednią ofertę. Jeżeli będziemy lekarzem, ja znam na przykład historię lekarza, który też wszedł w IT, dlatego że firma zajmowała się rozpoznawaniem obrazu na medycznych zdjęciach, i lekarz był tam niezbędny do tego, żeby opisywać RTG, prawda, i mówić nam, co na tym zdjęciu jest, czy oprogramowanie dobrze się sprawdziło. To samo możemy powiedzieć o prawnikach, to samo możemy powiedzieć o ludziach z transportu, z logistyki. Bardzo często nasza wiedza domenowa jest niezbędna dla firm programujących, piszących oprogramowanie, ponieważ no ja mam taki przykład, czy wiecie, co to jest przyczepa z łabędzią szyją. Prawda? I nagle wszyscy robią, wchodzisz do ludzi, wchodzisz do testerów, a testerzy mówią, co to jest? Programiści mówią, co to jest? A to jest taka specjalna przyczepa do przewożenia gabarytowych, wielkich, takich ogromnych transportów. Nikt by na to nie wpadł. I czasem ta wiedza domenowa jest potrzebna po to, żeby przekazać deweloperom informacje, co mają zrobić, a testerom zrozumieć, co tak naprawdę klient ich potrzebuje. Więc pamiętajcie, żeby mieć oczy szeroko otwarte na te oferty pracy. Czasem nawet firmy, które piszą gry, potrzebują po prostu kogoś, kto będzie siedział 15 godzin i grał w grę. Prawda? Kogoś, kto ma doświadczenie w graniu gry, więc to też jest ciekawa opcja. Okej, poniekąd odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie. Wiemy już, że osoby bez doświadczenia w IT z zupełnie innej ścieżki zawodowej mogą do tego IT wejść. Iza, a jak to wygląda u Ciebie? Czy dużo jest osób, z którymi pracujesz, które się przebranżowiły i które wcześniej robiły rzeczy kompletnie niezwiązane z tym, co robią teraz? A jeśli tak, jak udało im się wejść do branży? Bo widzę tutaj na czacie to, co pisze Piotr, o tym, że jakby od pewnego czasu próbuje wejść do branży, ale nie może. Więc
Słuchajcie, jaka rada, od czego zacząć? Szukanie ciekawych zajęć związanych z naszą wiedzą domenową, ok, to jest rada od Bartka, a u ciebie, Iza? Znaczy, ja akurat w zespole mam bardzo dużo osób i współpracuję z wieloma osobami, które przeszły ścieżkę księgowego, przeszły ścieżkę prowadzenia treningów miękkich, na przykład szybkiego uczenia się. Mam w zespole koleżankę, która przyszła z HR-ów tak naprawdę i się przebranżowiła. Więc oczywiście to, co Bartek powiedział, to jest bardzo ważne i w tym obszarze warto szukać, bo ja na przykład dużo szybciej zatrudnię osobę, która jest początkującym deweloperem, ale zna, czy testerem, ale zna ubezpieczenia, zna branżę ubezpieczeń i słownictwo, ponieważ wejść w świat ubezpieczeń jest dużo trudniej, jak wejść w testowanie czy w programowanie jakichś prostych funkcjonalności, więc to jest bardzo cenne. I ja na przykład teraz, jak szukam, a takim jednym atutem, znaczy taką jedną z najważniejszych rzeczy u pracowników u mnie jest to, żeby znać ten świat ubezpieczeń. I to jest prawie czasem niemożliwe, żeby kogoś znaleźć, więc ja mam tą poprzeczkę techniczną troszeczkę niżej, bo mam seniorów, którzy wyciągną tą osobę szybko, ale ma tą wiedzę domenową, która jest dużo trudniejsza do wpojenia, do wdrożenia, jak samo oprogramowanie. A te drogi były tak naprawdę różne, bo jedna z dziewczyn uczyła się z mężem, który po prostu jest programistą i ją uczył w domu, dawał jej darmowe programy, brała udział w różnych takich hackathonach, nie hackathonach, próbowała. Druga dziewczyna, którą znam, to akurat kobiety, zaczęła być w roli analityka biznesowego. Weszła do świata IT, tego takiego miękkiego, takiego, no ciężko powiedzieć, że analityk biznesowy czy analityk systemowy to jest takie miękkie, bo jednak trzeba wejść już w technologię i trzeba merytorycznie wejść w tematy, ale to jest bardzo fajny taki przedsionek, żeby się rozejrzeć, w które twarde IT chce się iść i czy w ogóle chce się iść, bo to, co powiedział Bartek, nie jest tak, że każdy będzie zadowolony z tej pracy, bo znam przypadki, kiedy ktoś wszedł, zrobił sobie, został frontend deweloperem, a później zaczął się zastanawiać, a może Scrum, a może Project Management, a może analiza, a może testy, bo programowanie wymaga koncentracji i mało kontaktów z ludźmi, więc to jest kolejna taka rzecz. Więc analityk, tester, Scrum Master, to są takie miejsca, gdzie mniejsza jest bariera wejścia, jeżeli chodzi o kwestie technologii. Jest zapotrzebowanie na rynku nadal, tutaj kolega wspominał o tym testerze. Nie wiem, możliwe, że nie trafiasz, może teraz jest jakiś delikatny zastój na testera. Moja siostra po kursie, która się przebranżawiała z włókiennictwa, w 2 tygodnie miała 2 oferty pracy i też nie miała żadnej wiedzy i też była juniorem, co prawda nie w Warszawie, więc może też to. Więc ja uważam, że po prostu trzeba próbować, chodzić na targi pracy, jeżeli takie są, chodzić na meetupy, próbować rozmawiać z ludźmi, budować sobie relacje, mieć aktywne social media i pokazywać o tym, że jesteśmy otwarci na coś takiego, że chcemy być Scrum Masterem, chcemy być programistą, chcemy być Pythonowcem, rozmawiać ze znajomymi, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto da pomocną rękę, kto szuka w pracy, kto powie, słuchaj, u mnie w pracy jest staż, albo pójdzie do szefa i powie, słuchaj, mam kogoś, kto się uczy, jest zdeterminowany, weźmy chociaż na 3 miesiące, spróbujmy, niech się spróbuje, bo ja na przykład mam taką jedną sytuację w swoim doświadczeniu, że kolega przyszedł i powiedział, moja koleżanka jest niesamowicie zacięta, uczy się Java, chce programować. Ja mówię, kurczę, no to weźmy ją, dajmy jej szansę i teraz to jest jedna z wartościowszych osób w zespole, więc i widać, że kariera przed nią jest otwarta, więc szukajcie różnych dróg, a przede wszystkim niestandardowych. Bo samo wysyłanie CV może nie dać wam takiego efektu, bo są tony osób, które szukają osoby pracy jako przedstawiciel handlowy, a wysyłają wszędzie, więc tych wysyłek jest mnóstwo. COVID spowodował, że te procesy decyzyjne są dłuższe, że my jako menadżerowie, rekruterzy też inaczej działamy, też się przestawiamy, więc szukajcie alternatyw do tego, a nie tylko takich dróg wprost, że wyślę CV i będę czekał. Szukajcie tego, rozmawiajcie z ludźmi, wysyłajcie na LinkedInie do ludzi pytanie. Widzę, że jesteś menadżerem, może szukasz. Znaczy ja jeśli właśnie chciałbym tylko dodać, bo to jest właśnie mega istotne, co zapowiedziałaś, że dla osoby, która nie ma doświadczenia, musi się przede wszystkim pojawić na odpowiednim biurku w odpowiednim czasie. A jak to się przez ludzi do ludzi, przez świętych do nieba, tak się to mówi. Jest takie powiedzenie, przynajmniej w Małopolsce, ja pochodzę z Krakowa. I teraz tak,
to, co powiedziałaś, chodźcie na meetupy, w jakiś sposób pokażcie, że się staracie. Jeżeli właśnie jesteście testerami non-profit na samym początku, jeżeli chodzicie na meetupy, poznajecie ludzi, nawet powiecie swoim znajomym, słuchajcie, szukam pracy, bo no ja wiem, jak moja narzeczona, już raz żona się przebranżawiała, też była przedszkolanką, dzisiaj akurat ona poszła sobie w kadry, w HR-y, ale też przebranżawiała się, powiedziała kilku osobom, poszła na jedną z rozmów rekrutacyjnych i powiedziały jej dziewczyny tak, ty jesteś tak otwarta, taka fajna, my cię nauczymy wszystkiego, po prostu się z tobą bardzo fajnie współpracuje i chcemy cię mieć na pokładzie. I to samo macie u siebie teraz w IT, że możecie nie mieć w ogóle doświadczenia, ale jesteście websy, potraficie szybko ogarniać, łapać fakty. I czasem pójdziecie na tą rozmowę i ktoś powie, wiesz co, ty ten rzeczywiście tej Javy nie znasz, ale ja ci koło Izy posadzę na 2 tygodnie, to ona ci wszystko powie i zobaczysz, za 3 tygodnie to ty będziesz już kozak. Ja mam ostatnio taką koleżankę, która była, zatrudniliśmy, moja firma zatrudniła w sumie w moim zespole, jest jedna z naszych absolwentek kursu tester automatyzujący. Ja pamiętam, zachęcałem ją, mówię, Ewa, ja nie będę brał udziału w tej rekrutacji, ale zachęcam cię, spróbuj. Ona była strasznie taka, nie. Później po 3 miesiącach pytam jej, jakbyś wiedziała, że będziesz pisać w Javie 13 testy w pełnej izolacji, w najnowocześniejszych technologiach, to co byś powiedziała? Tak się nie popatrzyła i powiedziała, ja bym powiedziała, że to szalałeś, ty jesteś z jakiejś innej planety, człowieku. A dzisiaj siedzi i jest jeden z najlepszych ocen zbiera. A dziewczyna nie miała takie doświadczenie w automatyzacji, dosłownie takie. Zrobiła kurs, ale trafiła przeze mnie na rekrutację, od razu ją wzięli. Więc ważne, żebyście trafili na rekrutację, żebyście trafili na stół, żebyście trafili do tego pokoju, bo te studia kierunkowe czy CV z doświadczeniem to jest tylko potwierdzenie tego, że wy coś robiliście i coś umiecie. Ale potwierdzić to możecie też w inny sposób, prawda? Założyć bloga, udzielać się i tak dalej. Sorki, off top, ale chyba trochę za długi. Nie, słuchajcie, bo oboje... Ale bardzo istotne. Tak, tak, bardzo istotne i oboje poruszyliście dwie ważne kwestie. Po pierwsze kwestia jakby takiego zdefiniowania na początku tego, co się chce w tym IT robić, czy się chce właśnie siedzieć 10 godzin przed komputerem i klepać kod albo programować, czy też bardziej pójść w stronę takich ról, które ja nazywam wspierającymi, czyli no nie wiem, bycie na przykład Scrum Masterem, czy zarządzanie, w ogóle praca w zarządzaniu z innymi metodykami, takiej roli nie stricte programistycznej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, o którą chcę was zapytać, to jak podczas takiej rozmowy, czy podczas tego przygotowania do rozmowy, czy szukania w ogóle możliwości rozmowy, jak zidentyfikować te swoje kluczowe kompetencje, które potem można wykorzystać i można pokazać? I może Iza, może ciebie poproszę o odpowiedź. To tak, to zaczyna się od początku, żeby w ogóle zbadać swoje preferencje, żeby się wsłuchać w siebie i zastanowić. Ja i tak uważam, że nigdy nie będąc w IT, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co nam się podoba i w czym będziemy dobrzy i to nas najbardziej będzie kręciło. I bo IT jest bardzo pasjonujące, ale trzeba do tego podchodzić z pasją, żeby mieć dobre efekty i wyniki, jak koleżanka, która nauczyła się Javy w 3 miesiące i teraz jest super specjalistą, może jeszcze doświadczenia brakuje, ale już robi duże rzeczy. Więc po pierwsze trzeba spróbować, a po drugie, jeżeli chodzi o kompetencje, to przede wszystkim zastanowić się, co robiliśmy do tej pory, wypisać sobie te wszystkie rzeczy, zrobić sobie taką analizę, jakie mamy silne strony, jakie mamy słabe strony, czy jesteśmy komunikatywni, czy raczej nie jesteśmy komunikatywni, czy jesteśmy bardziej z pogranicza psychologii i filozofii i patrzymy na aspekty wizualne, czy użyteczności, bo na przykład możemy być UX designerami także. Czy jesteśmy osobami, które lubią matematykę, analitykę, uwielbiają dane, lubią analizować, wyciągać wnioski, wtedy idziemy w data science. Więc tak naprawdę to pierwsze, co musimy zrobić, to usiąść i spisać sobie na kartce. Ja tak często pracuję nawet z ludźmi, z którymi współpracuję, sama też tak pracuję, że sobie wypisuję rzeczy, wypisuję projekty, wypisuję to, co robiłam i zastanawiam się, w czym się czułam dobrze, w czym się czułam źle. I wtedy już patrząc na to, można się zastanawiać, w którym kierunku iść, czy bardziej technicznym, czy bardziej wspierającym. Niektórzy nie są w stanie usiedzieć przy komputerze 10 godzin, ale przychodzą, dostają kod, zaczynają coś tworzyć i mówią, kurczę, ja nie wiedziałem, że ja w ogóle mogę się tak w to wkręcić i są super testerami, czy są super programistami, albo data scientistami. To akurat tutaj mam wiele takich przykładów ze swojego doświadczenia ludzi, którzy po prostu z innej bajki, z lingwistyki przenieśli się do data science
i zaczęli analizować dane i być mega specjalistami w bardzo szybkim okresie czasu, więc najpierw trzeba się zastanowić, co? Znaleźć jeden punkt, ale nie dążyć tego do poziomu doktoratu, tylko spróbować. Spróbować różnymi ścieżkami wejść w ten świat IT i obserwować wszystkie role i wybrać tą, której chcemy się rozwijać dalej. Bartku, chciałbyś coś dorzucić? No, ja myślę, że żyjemy w takich czasach, że informacja jest najtańsza w historii. Jakby znaleźć webinar w internecie, który mówi o tym, jak to jest być Scrum Masterem, znaleźć filmik na Udemy, który kosztuje $3, prawda, znaleźć artykuły. Możemy bardzo szybko przejść przez te role, zobaczyć, co ludzie o nich mówią, prawda, jak się wypowiadają. To też jest jakaś tam opcja, prawda? Ruszając się z własnej kanapy przez telefon komórkowy możemy zebrać tonę informacji. Ale też takie kursy preferencji są chyba też dostępne, prawda? Gdzie możemy swoje cechy podać, możemy się sprofilować i wtedy wiemy, nie? Ja na przykład nie wiem, jeśli ktoś jest przedszkolanką, na przykład ja wiem, że znam kilka Scrum Masterek, które wcześniej pracowały w przedszkolu. Dobrze, kobiety wiecie, pewnie się zgodzicie, że my, mężczyźni, to jesteśmy takie trochę duże dzieci. I to się rzeczywiście sprawdza, że przychodzi malutka istota i po prostu potrafi ustawić cały team. Może jest tak, że jeżeli czujecie się dobrze w kontaktach międzyludzkich, czujecie się dobrze w zarządzaniu na przykład jakimś procesem, czy jakimś, umiecie organizować sprawy, każdy do was przychodzi i mówi zorganizuj mi to i tamto, może właśnie project management, jeżeli każdy z waszych znajomych, mama, tata mówi synu napraw mi ten komputer albo weź mi zainstaluj tę aplikację, no to może twardsze kierunki informatyczne. Jest taka duża opcja, jeżeli umiecie rysować, macie fajną zmysł kompozycji, prawda, kolory dobieracie, ekstra, UX, design, grafika, jest miliard opcji, które możecie robić, od projektowania banerów do rysowania aplikacji mobilnych, więc naprawdę możliwości jest wiele. I teraz świat zawodowy, jeszcze dopowiem tylko jedno słowo, zmienił się. Kiedyś było tak, że człowiek skończył studia i szedł cały czas w jednej ścieżce i się pił w górę, a teraz to wygląda trochę jak małpi gaj. 2 lata można porobić to, za 2 lata można zmienić, zrobić to, za 3 lata można przejść w inną technologię i próbować czegoś innego. Więc też musicie głowy sobie przestawić na takiej zasadzie, że coś, co wybieracie teraz, to nie jest na 100 lat. Po prostu teraz popróbujecie tego 2-3 lata, a później możecie rozwijać się w kilku różnych kierunkach. To jest taki punkt startowy do rozejrzenia się, co dalej. Okej, słuchajcie, oboje poruszyliście ważną kwestię dotyczącą tego, żeby najpierw jakby zaanalizować swoje umiejętności, swoje dotychczasowe kompetencje, żeby gdzieś tam zobaczyć, co nas kręci, ale ja bym chciała przejść do kolejnego etapu. Ja już wiem, co mnie kręci, już wiem, co chcę robić, wiem, którą chcę iść ścieżką i teraz gdzie mogę zdobywać kompetencje, gdzie mam szukać wiedzy? Bartek, ty powiedziałeś, że informacja jest najtańsza w historii, no więc chciałabym zostać, załóżmy, Scrum Masterem. No i co mam zrobić? Mam po prostu wbić w Google, jak zostać Scrum Masterem i dostanę przepis, ale jak to zrobić? Ja jestem człowiekiem, uważam, że trzeba narysować sobie cel. Bo pytanie jest takie, co ty chcesz zrobić? Bo czy ty chcesz mieć wiedzę, czy ty chcesz sprzedać wiedzę? Prawda? Chcę wejść do branży. Scrum Master. Tak, super, to pierwsze, jeżeli ty chcesz pracować w branży, to twoim jakby głównym celem jest pojawienie się na radarze firm informatycznych, prawda? No i tutaj możesz to zrobić na wiele sposobów. No to jak rozmawialiśmy na samym początku, czyli poznać ludzi, przyjść na targi pracy, prawda, zacząć rozmawiać, iść na meetup. No tutaj ktoś pisał na czacie, że teraz rzeczywiście jest to ograniczone, konferencje są troszeczkę poblokowane i akurat może to nie jest najlepszy czas, ale można go spożytkować na właśnie jakąś naukę, można zacząć samemu sobie robić ćwiczenia, kupić książkę, prawda, można poszukać czegoś w internecie. No dzisiaj pomyślcie sobie, kiedyś trzeba było iść do biblioteki, żeby znaleźć szeroką wiedzę, trzeba było przeczytać 15 pozycji, żeby coś wybrać, prawda, a dzisiaj tak naprawdę wchodzimy na YouTube, wchodzimy na Udemy, wchodzimy na Feature Collars, wchodzimy na blogi branżowe i mamy kompendium wiedzy, pigułę, którą po prostu aplikujemy. Więc źródeł jest naprawdę wiele i to zależy od waszych preferencji, ponieważ są ludzie, którzy będą się świetnie sami uczyć i nie będą potrzebowali żadnego mentoringu, a są osoby, które
które będą po prostu potrzebowały kogoś, kto się nad nimi pochyli i o nie zadba. Nie? Są ludzie, którzy nie wiem, mają czas na to, żeby trwał ten proces nauki 2-3 lata, prawda? Bo na przykład wolą to zrobić samodzielnie, a są ludzie, którzy uważają, ok, ja wolę na przykład zapłacić, nie wiem, iść do szkoły programowania, iść na studia podyplomowe, iść na bootcamp, ale to samo zrobić znacznie szybciej. Więc miejsc do odkrywania jest do odkrywania wiedzy, do zdobywania wiedzy jest ogromna ilość, ale ja myślę, że tutaj bardziej naszym problemem jest to, żeby się w cudzysłowiu zaprezentować, sprzedać jako pracownik, który jest potencjalnym kandydatem na to stanowisko, które chcemy osiągnąć. I wiecie, znane są takie przypadki, że nie wiem, że jak nawet w amerykańskich filmach, że ktoś tam, nie wiem, chciał do agencji reklamowej, to zaprojektował coś, nie wiem, szefowi pomalował auto, albo, prawda, nie wiem, ktoś chciał być testerem, czy mógł być testerem, niech zgłosi 200 błędów do aplikacji, którą ktoś udostępnił jako early release, nie? Wiesz, to w takie dzisiaj Google płaci 50 tysięcy dolarów za znalezienie błędu, czy Microsoft, prawda? Oczywiście wiadomo, mówimy o jakiejś tam high-endzie, ale jest też taka opcja, żeby po prostu robić te testy za darmo i jazda. Są takie firmy, które zrzeszają ludzi przez internet, gdzie robią im szkolenia. Oczywiście każą im podpisywać lojalki przez to i przez kilka lat pracujemy i odrabiamy to swoje szkolenie, no ale też jest taka opcja. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu umieć się znaleźć na radarze, żeby w jakikolwiek sposób się znaleźć na radarze. Odświeżcie kontakty, zagadajcie do kolegi z liceum, który teraz jest informatykiem, zagadajcie do koleżanki, prawda, o której na przykład nie wiecie, co robi, a okaże się, że jej mąż jest w IT i może wam pomóc. Tak naprawdę to są te drogi, którymi możemy się gdzieś pojawić. A mam jeszcze pytanie do ciebie, Iza, bo tak jak powiedział Bartek, jest bardzo wiele dróg zdobywania wiedzy i chciałam się zapytać, czy ty, pracując z ludźmi, którzy tę wiedzę nabyli, czy to na kursach, czy to samodzielnie, czy widzisz jakąś różnicę, czy to jest bardziej kwestia czyjejś motywacji do pracy? Mogę przerwać ci, bo jest super komentarz na czacie. Przepraszam cię, Iza. Napisał Marcin. Nabrałem dość wiedzy, cały wagon. Chcę to sprzedać, a na interwiu słyszę, ile masz ze sobą doświadczenia w branży. Ja ci powiem tak, Marcin. Odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, jeżeli ty usłyszysz takie pytanie, znaczy, że jesteś na kiepskim interwiu i ta firma nie powinna być celem twojej pracy, ponieważ osoba, która cię zaprosiła na rekrutację, nie wie, kogo rekrutuje. To jest raz. Dwa, jeśli masz wiedzę cały wagon, to proszę napisz swoją bibliotekę, to zrób testy do ogólnopublicznej, ogólnie dostępnej strony w internecie, czy napisz małą grę na Androida i na głównej stronie tego swojego pięknego CV wlep do niej linka, okay? Najlepiej z kodem QR. I jeżeli ten ktoś na tej rekrutacji zapyta cię, ile masz doświadczenia, bo cię ktoś nie zatrudnił, to trzeba wstać, podziękować, bo w takim razie ten gość nie zobaczył nawet twojego CV. I to nie jest miejsce pracy dla ciebie, bo tam się nie rozwiniesz. I nikt nie będzie cię docelowo szanował w tej firmie, bo to już jest brak szacunku. I nikt nie zainteresuje. To tak jak są pytania, że przyjdę do pracy i nie będę sobie radził. Nie, w normalnej firmie szanujących szefów zawsze dostaniesz zadania adekwatne do tego doświadczenia twojego i możliwość rozwoju, więc a firm IT jest tak dużo, że na pewno znajdziecie, a ten świat jest naprawdę taki, bym powiedziała, z klasą, jeżeli chodzi o podejście. Jak Bartek zareagował, to ja już też miałam ciarki na to właśnie, jak to możliwe. No ale tak to jest. Ale słuchajcie, ja wracając do mojego pytania, to jest tak, że w IT człowiek uczy się całe życie i musi mieć chęć tej nauki. Jeżeli ktoś myśli, że zda kurs albo pójdzie na studia i ktoś mu da tą wiedzę, włoży w niego tą wiedzę, i od razu dostanie pracę, to IT nie jest dla tej osoby, bo to osobowościowo człowiek się nie nadaje już. Bo w IT po pierwsze trzeba skończyć kurs, ale później trzeba doczytać, doszukać informacji. Każde zadanie, które dostajemy, czy będą to bardziej aspekty miękkie, czy trudne, wymaga od nas myślenia ciągłego, szukania rozwiązań, szukania informacji, szukania wiedzy i ciągłego rozwoju. Więc tak naprawdę z jednej strony to czy kurs, czy studia, ja wszystkie przypadki widziałam, czy mąż, który uczył programowania, czy kolega, czy koleżanka, czy korepetycje, każda ścieżka jest dobra pod warunkiem, że mamy determinację i chcemy to rozwijać i chcemy być w tym IT. Bo IT jest dla osób, które są zdeterminowane i ciągle chcą się uczyć i się chcą rozwijać. Ja słyszałam też komentarze po kursach,
osób, które mówiły, no dobrze, ale ja po tym kursie nie mam wystarczającej wiedzy, więc beznadziejny kurs, bo nie mogę dostać pracy. Kurs to jest coś, co wam otwiera drzwi tylko, co zaczynacie swoją wiedzę, co wam daje podstawy, ale bez ciągłego rozwijania się i dążenia, to po pierwsze ciężko dostać pracę, tak jak tutaj Bartek zaproponował, zrobić aplikację. Ja na przykład na kursach skromowych proponuję ludziom, żeby skrama w swoje życie codzienne wdrażali, bo im pomoże przy organizacji prostych rzeczy, swojej pracy w innej branży, nie w IT, i już tutaj na tej bazie łapiecie doświadczenie. Więc testujcie aplikacje znajomym, testujcie aplikacje w rynku, ale to chodzi o to, że to trzeba głowę sobie przestawić najpierw, że to nie będzie tak, że kończę kurs i czekam na pracę, tylko to po prostu jest proces ciągły doszukiwania. I na pewno na rozmowie o pracę pytania będą takie, jeżeli ktoś będzie was chciał sprawdzić i zatrudnić, to nie to jaka klasa Java, tylko czy macie tą determinację do rozwiązywania problemów. Czy myślicie, czy wam się chce, czy po prostu patrzycie na to, nie ma gotowego rozwiązania, no to się nie da. Słuchajcie, i tutaj bardzo płynnie przeszliśmy do kolejnej puli zagadnień, czyli rekrutacji w IT. Bartek, skomentowałeś już to, co napisał Marcin o tym, jak wyglądała częściowo jego rozmowa, ale chciałam was zapytać, żeby każdy z was powiedział kilka słów o tym, jak taka dobra rekrutacja, dobra w sensie, że wskazująca na to, że firma jest poważna, że pomoże, że nauczy, że rozumie, że macie swoje ograniczenia i przychodzicie z jakimś zasobem wiedzy, który trzeba będzie stale rozwijać. Jak ona powinna wyglądać? O co rekruterzy pytają? Jak się przygotować? Jak powinno wyglądać CV? Wiem, że mam mało czasu, ale taki telegraficzny skrót najważniejszych punktów i ponieważ cały czas pytam Bartka, Iza, to teraz ciebie zapytam, pociągnę temat, bo rekrutujesz ludzi. Znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o rekrutację, to bardzo ważne jest, żeby osoba rekrutująca skupiła się na tej osobie, żeby próbowała nie wypytać i zadać sztandarowe pytania, tylko wczuć się w doświadczenie tej osoby, dopytać, zainteresować, wyciągnąć te najlepsze punkty od tej osoby, bo to jest najważniejsze, więc tak naprawdę ja nie prowadzę rekrutacji czysto technicznych, że mamy test i później jest rozmowa, bo zauważyłam, że po prostu w momencie, kiedy wszyscy zdają testy merytoryczne, to na drugim etapie bardzo dużo osób odpada właśnie na tej determinacji, współpracy, podejściu zespołowym i odpowiedzialności, więc staram się robić takie spotkania łączone, ale wczuwam się w tą osobę i staram się wyciągnąć z niej to, co jest najlepsze, bo pamiętajcie wszyscy też, to jest tak, że pracownicy mają problem znaleźć pracę, ale pracodawcy też mają bardzo duży problem, żeby znaleźć pracowników. Ja nie wiem, czy nawet nie większy, bo ja tak naprawdę już zapraszam kandydata, to ja z taką nadzieją podchodzę do tej rozmowy, że to właśnie będzie ten, że już tutaj się mogę zdecydować i będę miała pracownika wartościowego. Więc jeżeli chodzi o rozmowę, to na pewno zainteresowanie tej drugiej osoby, chęć dyskusji i oczywiście merytoryczne pytania, ale też nie możecie na rozmowie czuć się, że ktoś was poniża albo traktuje w jakiś sposób umniejszający wam, bo wtedy już wiadomo, że to jest menadżer, z którym będzie wam się ciężko pracowało, który was nie uszanuje i nie będzie waszym mentorem i wsparciem, tylko osobą, która będzie wymagała i tak naprawdę pokazywała za każdym razem wyższość, większość. Bartku? Znaczy ja tutaj patrzę, bo na tym czacie, co się dzieje i ja mam takie wrażenie, że to jest problem może ludzi, że tak naprawdę chcecie wejść w branżę, ale nie znacie narzędzi, nie znacie tego, co wpisać w przeglądarkę. No bo na przykład tak naprawdę to jeśli chcecie w tej branżę wejść, to musicie poznać technologie i metody, które są używane w branży i to bardzo łatwo znaleźć. Można na przykład zobaczyć na kursie czy na studiach, na opisie studiów, jakie zagadnienia są nauczane. Przejdźcie przez te zagadnienia, wpiszcie je w Google, zobaczcie, czym to jest, prawda? Więc jakby to odpowiadam troszeczkę na to, co na czacie się dzieje, bo tutaj chłopaki, dziewczyny pytają się właśnie wrócimy o to, jak... Wrócimy do czatu zaraz też. Tak, ale no i widzisz, przepraszam, mogłabyś mi przypomnieć pytanie, przepraszam? Tak, pytanie uleciało. Pytanie było o rekrutację. Jak się do niej przygotować, jakie mogą być pytania? Jest jak pierwsza rzecz. Rekrutacja jest dobra. Dobra rekrutacja jest wtedy, kiedy ktoś pyta cię z tego, co masz w CV. I pierwsza rzecz, jakie mogę powiedzieć, jedną radę. Nie kłamcie. Ja rekrutuję ludzi, ja w swoim życiu przerekrutowałem z 300 osób, myślę.
I pierwszym, najpiękniejszą rzeczą jest, najpiękniejszą rzeczą, jaką można sobie zobaczyć na rekrutacji, to jest osoba, która mówi, że ma 10 lat doświadczenia w branży i która zna wszystkie wzorce projektowe i każdą technologię, a potem się jej daje kartkę papieru i proszę się o zaimplementowanie, pokazanie kodu najprostszej z nich. 9 na 10 osób odpada. Błagam, nie kłamcie w CV. Jeżeli idziecie do firmy, jeżeli jesteście juniorem, jeżeli jesteście osobą, która idzie na staż, no to jeżeli na tej rozmowie rekrutacyjnej, tak jak powiedziałem wcześniej, słyszycie infantylne pytania, ile pan ma lat, dlaczego nie doświadczenia, dlaczego nie 4, no to, to pierwsze, tak mówię, ze swojej strony, to to trzeba wyjść, po prostu, bo to nie jest dobre miejsce dla was. Ze swojej strony nie kłamcie, mówcie o swoich cechach. No, przygotujcie piękne CV, tak naprawdę, i bądźcie... Wyjdźcie jakby troszeczkę dalej i zaczniecie się chwalić tym, co umiecie. Bo może na przykład to, że macie zdolność analitycznego myślenia i może to, że idealnie zarządzacie czasem, będzie akurat zbawienne w tej rekrutacji. Może to będzie coś, co będzie przewagą ponad drugim kandydatem. Więc dajcie się rekruterowi zaczepić na tym CV, na czymś, co jest dla was komfortowe. Bo jeżeli, co na przykład uwielbiam słyszeć ze strony testerskiej, że tester testuje serwisy restowe. I pierwsze moje pytanie jest, czym jest serwis restowy? 7 na 10 osób nie wie na rekrutacji, czym jest serwis restowy. Więc miejcie w CV rzeczy, które są dla was komfortowe, które umiecie, w których się czujecie dobrze, a jeżeli się nie czujecie komfortowo, napiszcie podstawowa znajomość, prawda? Określcie tym przymiotnikiem stopień waszej wiedzy w danym zakresie, bo dużo lepsza dla osoby, która was rekrutuje, jest informacja, że jesteście szczerzy i nie zataicie przed nim informacji, że projekt źle poszedł, że czegoś nie dostarczycie, że jest tak, jak jest, aniżeli narysowanie pierwszej raurki, bo zatrudnią was na 3 miesiące i dostaniecie po prostu out, zwyczajnie w świecie. I jeszcze wam, przepraszam, ale obsmarują nazwisko, bo powiedzą, że ten to darci czasy i zasoby i myśmy go wzięli na 3 miesiące, zapłaciliśmy mu 3 pensje, a on naprawdę nic nie umie. Więc to są ode mnie rady. Słuchajcie, coś Iza jeszcze chcesz dodać? Tak, a propos tego kłamania i tego podejścia, najlepszymi kandydatami są ci, którzy są szczerzy. Ja na przykład a propos takich seniorów mam pytanie standardowe. Jakaś najtrudniejsza sytuacja, z czym miałeś największy problem w życiu zawodowym? Co ci sprawiło największy kłopot w projekcie? Jakaś taka porażka, bo na porażkach człowiek się uczy najwięcej. I 8 na 10 kandydatów odpowiada, nie, wszystko było proste, wszystko, nie było żadnych problemów. Gdzie ja w świecie IT wiem, że zawsze są problemy i najlepsi ludzie mają zawsze jakieś porażki i najważniejsze jest je wyczuć i się na nich nauczyć. Ale to właśnie to jest kolejna rzecz. I jeszcze tylko chciałabym się odnieść do pięknego CV, bo znam dużo młodych osób, które startują, które piszą CV. Piękne CV to takie, w którym jest treść. Wyciągnijcie tą merytorykę swoją, a nie zdjęcie na pół strony i graficznie kolorowe CV. CV to takie, które, piękne CV to takie, które w punktach mówi, co robiliście, jak robiliście. Te rzeczy, które robicie w innej branży, też są cenne dla rekrutera, bo może to akurat być punkt, który jest mega potrzebny, tak jak to analityczne myślenie, czy dbanie o czas. To są rzeczy, które są istotne, a często ludzie w ogóle ich nie ujmują, tylko upiększają to zdjęciem i grafiką. Słuchajcie, ponieważ chciałabym za chwilę przejść do sesji pytań i odpowiedzi, to ja sobie na podstawie naszej rozmowy wypisałam takie 3 dobre rady, żeby wejść w miarę szybko do branży IT i się w niej zaczepić na dłuższy czas. I to jest, pierwsza jest taka, dobrze poznać siebie, czyli znać swoje kompetencje, swoje zasoby, wiedzieć to, co się umie, wiedzieć to, w czym się czuje dobrze i jakiej technologii chce się pracować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest szukanie możliwości pracy w sposób alternatywny, czyli nie tylko aplikowanie, wysyłanie CV, tego pięknego CV nawet, ale szukanie przez znajomych, przez LinkedIna, przez firmy, przez staże. A trzecia rzecz to jest taka rada, która się chyba stosuje w ogóle do życia, czyli ciągle się uczyć. Czy moglibyście powiedzieć, jakie są wasze 3 rady i daję wam każdemu po minutce na te 3 rady i Iza, zacznę od ciebie. Oj, dobrze, cały czas na pierwszy ogień, dobrze. Jeżeli chodzi o 3 rady, to przede wszystkim otwartość i determinacja, żeby zdobyć swój cel, nauka i zdobycie podstawowych informacji, żeby wiedzieć, gdzie się idzie, po co się idzie, co się chce robić i żeby rzeczywiście pierwsze zadania realizować, ale nie czekać nie wiadomo ile, tylko po prostu próbować dostać się do tego świata różnymi sposobami.
a też bardzo często, jak są różne ścieżki wydeptane, to rekruterzy czy osoby, które zatrudniają, chętnie zatrudniają takie osoby, bo widzą, że będą myślały nieszablonowo. Jak już dostaniecie pracę, to pamiętajcie, żeby pytać, uczyć się, rozmawiać, a nie udawać, że wszystko wiecie i siedzieć cichutko i męczyć się po 12 godzin, żeby zrealizować zadanie. I ciągła nauka to jest coś, co podkreślam też i powtarzam. Znaczy, no ja powiem właśnie trzy rady. Nauka i szczerość, bo pamiętajcie o jednej rzeczy. Ludzie patrzą na IT jako Eldorado, na duże zarobki, na niebywałą zdolność do zmiany pracy. Szybko możemy przeskoczyć, nam nie pasuje rynek pracownika, ale to jest tylko wtedy, kiedy się uczycie. Tylko, bo jeżeli zasiedzicie się w jednej firmie, przestaniecie nadążać za rynkiem, nagle będziecie umieć to, co ta firma wymaga, a nie to, co wymagają inne dookoła. Więc nie będziecie mieć zdolności łatwo zmienić pracę. Jak będziecie mieć dzieci, czy macie dzieci, to wtedy będziecie się martwić o to, że no, stabilność zatrudnienia może być dla was wtedy bardzo istotna i jeżeli firma będzie miała gorszy czas, to naprawdę nie zrobicie hop gdzieś w bok, więc naprawdę trzeba się uczyć i to nie ma ściemy, nie? Bo jeżeli ktoś spawa, jeżeli ktoś, nie wiem, kieruje samochodem, to nie musi się tak strasznie dokształcać jak w IT. IT to jest, 2 lata to jest dekada. Ja o tym pięknym CV, to nie miałem na myśli tego, żeby je ładnie dekorować, tylko dostałem od koleżanki ostatnio CV, która napisała testy tutaj, testy tutaj, testy tutaj. Jak je zobaczyłem, tak, powiedziałem, że ma to poprawić i żeby nie wpisze, jakie są technologie, co umie i tak dalej. I ona to ładnie poprawiła i powiedziałem, że jest 1 000 000 razy lepsza. Ale wracając, nauka, 2, szczerość. Ja uważam, że dzisiaj i otwartość, bo dzisiaj ludzie knują, dzisiaj ludzie nie są do końca mili, a wydaje mi się, że szczerością zjednujemy sobie ludzi i dużo lepiej menadżerowi usłyszeć, słuchaj szefie, do końca mi nie idzie i opóźnię się o 3 dni, niżeli na deadline, czyli na termin oddania my powiemy, tak, stestowaliśmy, czy zrobiliśmy, napisaliśmy, a tak naprawdę to wszystko to jest makieta, więc szczerość, nauka i nauka i też szczerość względem siebie. I to jest chyba całkiem taki istotny punkt, bo ludzie, czasem może być tak, że dostaniecie się do tego IT i to nie będzie dla was fajna praca. I musicie też być szczerzy względem siebie, czy naprawdę chcecie być w tym IT, bo ja, mój ojciec zawsze powtarzał tak, że jeżeli będziesz najlepszym śmieciarzem na świecie, to i tak będziesz miał splendor, chwały i zarobki. Może trzeba być, prawda, najlepszym nauczycielem, może trzeba być najlepszą panią nauczycielem przedszkolnym, jakie tu chłopaki zwrócili uwagę, czy prawda, czy designerem. IT to nie zawsze jest to miejsce, gdzie zawsze chcemy być i gdzie tam jest ziemia obiecana. I powiedziała moja żona takie słowo, że do momentu, kiedy zaczęłam się z tobą spotykać, myślałam, że IT to jest 15 tysięcy i że do 0 roboty, a odkąd z tobą jestem, to widzę, jak to jest strasznie dużo pracy. Okej, słuchajcie, to myślę, że to jest ten moment, żeby przejść do sesji pytań i odpowiedzi. Ja zaraz trochę cofnę się na czacie i zobaczę, jakie pytania mamy, ile jeszcze nie odpowiedzieliśmy, ale wy już możecie pisać. Ale zanim to zrobię, powiedziałam, że będzie krótka i nienachalna oferta. Słuchajcie, wysyłam wam na czacie link. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, wejdźcie w ten link, zobaczcie, jakie mamy kursy takie ułatwiające wejście do branży IT. Teraz mamy fajną promocję, do każdego zakupionego kursu z tej listy dodajemy bon na Allegro o wartości 500 zł, więc chyba warto. Także to wam mówię informacyjnie, naprawdę nie chcę wam dzisiaj niczego sprzedać. No dobra, no to słuchajcie, piszcie teraz pytania na czacie, a ja się cofnę kawałeczek i zobaczę, czy mamy jakieś pytanie, na które jeszcze nie odpowiedzieliśmy, także dajcie mi sekundkę. A to może w tym czasie ja już odpowiem na Gabrieli pytanie. Dobrze, odpowiadaj, Bartku. Czy język niderlandzki przydaje się w branży? Bardzo często firmy informatyczne poszukują technika writerów, ludzi, którzy będą przygotowywać jakąś dokumentację w jakimś języku, albo ludzie, którzy przetłumaczą stronę albo system na jakiś język. I jeżeli znasz takie języki, to bardzo łatwo będzie ci się zaczepić w firmie, która tworzy oprogramowanie, jako taka właśnie osoba. I wtedy warto na rekrutacji zapytać, słuchajcie, a czy jest opcja taka, żeby gdzieś awans poziomy, jak widzicie może możliwość rozwoju. Bardzo blisko taka osoba, bardzo szybko taka osoba może stać się testerem, bo jeżeli znasz język, testujesz na przykład wersję językową jakiejś aplikacji, to od razu sprawdzasz, czy są przyciski, czy dobrze strona działa i tak dalej.
Tak, to ja tutaj dopowiem, kiedyś byłam testerem w firmie Symantec przy lokalizacji oprogramowania i zatrudnialiśmy lingwistów, testerów, którzy na przykład po węgiersku testowali aplikacje, bo my technicznie weryfikowaliśmy, ale językowo nie byliśmy w stanie zweryfikować, oprócz tego, żeby porównać dwa słowa, czy są takie same. No dobra, słuchajcie, zadaję pytania. Kolejne pytanie. Planuję podjąć kurs Scrum Mastera, zdać kurs PSM1, szukać pracy jako junior. Jednak jak sprawdzam oferty pracy, nie ma w ogóle ofert na juniora. Z reguły wymagane są 2-3 lata doświadczenia. Gdzie szukać, jak przejść tę barierę? Jeżeli chodzi o Scrum Mastera, to tutaj na rynku wygląda tak, że wszyscy chcieliby być piękni i bogaci, ale z racji tego, że specjalistów na rynku pracy brakuje w przypadku Scrum Masterów, więc ja bym niezależnie oprócz tego, żebym szukała staży, szukała w swojej może firmie roli Scrum Mastera, to bym mimo wszystko wysyłała na te oferty, które nie są juniorskie, ponieważ bardzo często firmy zatrudniają mimo wszystko juniorów lub osoby z mniejszym doświadczeniem, ale na przykład z wiedzą branżową, domenową, w której firma się specjalizuje. I też jeszcze warto jest odnośnie tego zatrudniania juniorów. Często jest tak, że to są zarobki jako junior nie będą wysokie, ale warto iść do dobrej firmy, gdzie są możliwości rozwoju i na przykład przez ten pół roku popracować za te 500-600 zł mniej, a potem zrobić sobie skok na lepszą firmę i sobie odrobić 1000 zł w wypłacie. Więc pamiętajcie też o tym, że możliwość rozwoju, czasem program stażowy w firmie jest, bo firmy też nie są organizacjami non-profit. One robią programy stażowe po to, żeby zatrudnić taniego pracownika, dając naukę. Więc czasem warto iść na dobry program stażowy i lepiej mniej zarabiać przez jakiś czas do lepszej firmy, niż skoczyć na wyższą pensję bez możliwości rozwoju w jakiejś gorszej firmie, z tego względu, że będziemy wtedy w złotych rękawiczkach, złotych kajdanach, przepraszam, i będziemy się bardzo ciężko odzwyczaić od tego lepszego delikatnie wynagrodzenia. A uwierzcie mi, że można po roku, dwóch latach pracy w IT, zmieniając robotę, podnieść się o 30%, znam przypadki o 50% z wynagrodzeniem. Więc też pamiętajcie o tym, że na samym początku pierwsza praca to jest inwestycja, którą odbijecie sobie za 5 lat. Tak, to bardzo cenne. To jest inwestycja i warto zainwestować w siebie, ale jak najszybciej zacząć tą pracę. Ja cały czas jak mantrę będę powtarzała, że po prostu może to być gorsza praca, za mniejsze pieniądze, ale zawsze praca. Już się uczycie, już nabieracie doświadczenia i im szybciej zaczniecie, tym szybciej będzie ten moment, kiedy będziecie mogli wyskoczyć na większe zatrudnienie. A też pamiętajcie, że firmy nie wszystkie stać na drogich Scrum Masterów, a Scrum Masterzy są ci z doświadczeniem bardzo drodzy, więc... Słuchajcie, a tutaj padają też pytania o wiek i wcześniej padło pytanie o to, czy 40 plus to nie jest za dużo na juniora. Teraz padło pytanie, czy mając 35 lat rodziny i kredyt na karku, jest czas na taką inwestycję, o której powiedział Bartek. Odniesiecie się jakoś do tego? Tak, może odniosę się do tego pierwszego. Tak jak kobiety widzą problem kobiet w IT, tak osoby, które czują kompleks wieku, widzą ten problem. Moim zdaniem tego problemu nie ma, bo jeżeli ktoś ma determinację i chęć współpracy i otwartość, to wiek mu nie przeszkodzi. Ale to trzeba najpierw w głowie sobie co zdjąć. Tak jak dużo tematów jest o kobietach w IT, ja na przykład tego tematu nie widzę, bo ja w tym IT jestem, więc cieszę się, że pracuję w fajnym środowisku, otwartym, kulturalnym. Także generalnie pozbyłabym się takiego kompleksu i myślenia, tylko po prostu skupiałabym się na naukę i szukanie pracy. Ale ja tutaj bym też Tomkowi odpowiedział, bo Tomek mówisz 35 lat, rodzinę i kredyt na karku. To jest tak samo jakbyś chciał zostać lakiernikiem dzisiaj samochodowym. Dzisiaj stoisz, siedzisz na tym czacie, rozmawiamy sobie na webinarze i stwierdzasz, że chcesz być lakiernikiem samochodowym. Opcje masz dwie. Albo będziesz siedział wieczorem w swoim garażu i lakierował ten samochód, aż zaczniesz robić postępy, ale spędzisz 15 razy więcej czasu i zepsujesz 3 auta, zanim wyrobi się dobra praktyka, albo się potem poświęcisz, pójdziesz na przykład na kurs albo na studia, tam zniszczysz 3 auta, ale takie, które można zniszczyć, zapłacisz może trochę, zainwestujesz, ale nauczysz się tego w rok i wtedy będziesz mógł chodzić po lakierniach i szukać pracy. I tak samo jest z IT. Masz do wyboru, albo robisz coś, co trwa bardzo długo i nie inwestujesz,
ale nie masz w ogóle, możesz sobie utrwalić tylko złe praktyki. To jest tak, jak samouk się uczy pływania i lipa, zawsze będzie ciężko, kiepsko pływał. Ale jak sobie zrobisz dobre nawyki, jak nauczysz się z dobrego uderzenia i pójdziesz w to, to wtedy masz większe szanse powodzenia. Dlatego to jest tak naprawdę gambling, to jest hazard. Kto nie zyskuje, ten nie ma. Każdy chciałby jeździć Ferrari, w cudzysłowie, zarabiać miliony, tylko że nikt nie chce być przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca to ciężki kawałek chleba i zatrudnianie ludzi i problemy z fiskusem i z innymi rzeczami, ale każdy tylko widzi tą piękną otoczkę. Tak samo jest IT, tak samo jest każdym, jak każdym przebranżowieniem się. Trzeba na początku krew, pot i łzy, żeby było lepiej. Ja na przykład skończyłem bardzo ciężkie studia techniczne. O Jezus, wypadłem na rok. Musiałem poprawiać, miałem warunek. Ile się omęczyłem, obleczałem, siedziałem, pracowałem jako gość od Xera w biurze projektowym za 1200 zł, żeby się utrzymać na tych studiach, żeby się utrzymać w Krakowie. Jeździłem do Norwegii, zbierałem maliny, żeby się utrzymać na studiach. Ale co, było ciężko, ale to była inwestycja. Dzisiaj jest lepiej i każdy z nas musi tą inwestycję ponieść. Nie ma czegoś takiego, że kończysz sobie, wszystko przychodzi łatwo. Jeżeli kogoś widzisz, kto pięknie się nartach, slalomem gigantem, to znaczy, że ta osoba od czwartego roku życia prawdopodobnie trenuje po 8 godzin dziennie, żeby jeździć na tym slalom gigancie, a my ją widzimy przez 15 sekund, kiedy 200 na godzinę, czy tam 150 jedzie w dół. Więc miejcie taką świadomość, że nic się nie dzieje samo, niestety, bo ja też bym chciał, żeby mi się działo samo. Ale naprawdę to jest praca, praca, praca i praca. I jeżeli będziecie pracować, to zobaczycie tego efekty. Tyle. I też proszę nie myślcie, że kupienie na przykład bootcampu, kupienie pójść na studia, to jest bilet do IT. Nie myślcie, że to jest kareta, która na was zaczeka i jeżeli wy skończycie bootcamp, to właśnie rozwinie czerwony dywan i będzie ekstra. Niestety nie. Jeżeli na przykład ta mała koleżanka, która skończyła u nas bootcamp, ona była najlepsza, ona przychodziła i mówiła: Bartek, ja skończyłam zadania, daj mi więcej. Bartek, czy ja mogę wykorzystać konsultację nie na poprawianie tego, co zrobiłam, tylko czy mógłbyś mnie nauczyć więcej? I to była dziewczyna, która nie dość, że zrobiła kurs, to jeszcze wykorzystała całe prawie konsultacje na to, żeby się nauczyć więcej, ile się tylko da. Jak ja później miałem kogoś zatrudnić, no to ja jej nie zatrudnię, ja widziałem, jaki to jest tytan pracy. Ona pracowała po 13 godzin dziennie przez pierwsze 2 miesiące, ucząc się, nadrabiając braki. A dzisiaj siedzi i komfortowo sobie pracuje. Dlaczego? Dlatego, że musiała przeorać. Po prostu musiała przeorać i samo nie przyjdzie. Ostatni off topic. Kiedyś w mojej liceum powiedział, kiedyś dwóch kolegów siedziało, jeden notabene założył startup AI, pierwszy w Polsce. A drugi obok niego dzisiaj ma fajną firmę, produkuje hale stalowe. I ten, który założył startup AI, tam całki liczy, tak, kurczę, lecą te matematyka, puch. A drugi siedzi koło niego i mówi: tak, to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, że tobie to tak łatwo przychodzi. A on tak się oburzył, mówi: a ile, człowieku, ty nad tym siedziałeś w domu, bo ja to ryłem wczoraj 10 godzin. A on rzeczywiście, on mówi: tak, no ja robiłem to 15 minut przed klasówką. Nie? I to jest taki, ja pamiętam, jak byłem młody, usłyszałem to i po prostu rozwaliło mi to głowę, bo rzeczywiście tak jest. Każdy widział Andrzeja jako osobę, której łatwo wszystko przychodzi, a nie, on po prostu rył. On po prostu rył. Więc jeżeli macie takie samo podejście, to po prostu to jest najlepsza opcja, nie? Po prostu trzeba pracować, pracować, pracować. Kto z was zauważy, ktoś was po prostu zgarnie, jeżeli tylko będziecie pracować. Dobra, słuchajcie, ponieważ jesteśmy już chwilkę po czasie, to ja bym chciała zadać ostatnie pytanie i to będzie lekko, nie, spokojnie, no to jakby ja was prowadzę, więc tylko daję znać. To będzie lekko zmienione pytanie Moniki, bo Monika napisała, jak rozpoznać dobry kurs na testera, a ja bym w ogóle chciała was zapytać, jako mentorów, jak rozpoznać dobry kurs. I nie chodzi mi o to, żebyście teraz reklamowali nasze kursy, tylko żebyście powiedzieli, dobry kurs, czyli jaki? Co on musi zawierać? Jakie elementy, żeby ta osoba, która poświęci swój czas, będzie ryła, tak jak mówisz, Bartek, będzie się uczyła, żeby ona po tym kursie wyszła z takim przekonaniem, że tak, ma podstawową wiedzę, którą teraz będzie poszerzać, będzie w nią inwestować, żeby ta wiedza była coraz większa, no i za jakiś tam czas będzie w stanie znaleźć pracę. Trzy cechy dobrego kursu. Ale to kto pierwszy? No to może ty, bo cały czas Izę wywołuję do tablicy, więc tym razem pocisnę do ciebie. Znaczy, no ja myślę, że kursu czy bootcampu, może tak, bo to jest dobre pytanie.
kursu, bootcampu, miejsce, gdzie uczysz się. Ja myślę, że jeżeli się uczysz od kogoś, to przede wszystkim no, takiego podejścia, nazwijmy to, zorientowanego na twój problem. Czyli to, żeby ktoś ci był w stanie powiedzieć, odblokować się w tym miejscu, gdzie naprawdę utknąłeś. To się nazywa aha moment, każdy informatyk będzie to znał. To jest taki moment, kiedy męczysz się już 3 tygodnie nad jakimś problemem i siadasz w pewnym momencie, jadąc samochodem, mówisz tak, aha, dobra, to ja już wiem, czemu to tak działa. I to jest, po to jest mentor, nie? Po to jest osoba, której potrzeba ci, żeby ona ci powiedziała, słuchaj, połącz te kropki w ten sposób, nie? Więc to uważam, że to jest pierwsza cecha. Zorientowanie. Dwa, wydaje mi się, że aktualne technologie, to jest pół roku dla kursu, który jest aktualizowany trochę słabo. Trzeba szybko to aktualizować, zmieniać, cały czas patrzeć, czy edycje po części troszkę się zmieniły, co jest nowego. To wydaje mi się, no i też trzecia rzecz, wydaje mi się, że no materiały, dostęp do tych materiałów, czy on rzeczywiście jest, czy te materiały wychodzą naprzeciw, czy są łatwo pochłanialne. Czasem jako mentor wiem, ciężko jest napisać przyswajalny materiał do bardzo skomplikowanego zagadnienia, więc nie zawsze ten materiał będzie taki prosty, jakbyśmy chcieli, ale w połączeniu z tym mentorem, prawda, z aktualnym zagadnieniem, no to myślę, że to już jest taka połowa przynajmniej sukcesu. Iza, chciałabyś coś dodać? Znaczy ja myślę, że dobry kurs, to ciężko tak zweryfikować od razu, ale myślę, że to jest takie połączenie i materiały, i mentor, który jest skupiony i chce wytłumaczyć, a z trzeciej strony to też są zajęcia i zadania, które trzeba realizować i ten mentor trochę ciśnie tych kursantów, a nie tylko daje zadania i daje proste, żeby tylko przejść, żeby to było tak, że czujecie, że to będzie dla was wymagające, bo to już jest taki bilet, jak to Bartek ładnie nazwał, to jest taki wstępniak do IT, że będzie wymagający cały czas i to nawet później, jak już jesteśmy na równi z rynkiem i nie mamy zaległości, to i tak musimy cisnąć, żeby cały czas się utrzymać na równi, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności. Słuchajcie, dziękuję wam. Widzę, tutaj mam jeszcze ciekawy komentarz od Adriana. Mnie tak Justyna K., czyli nasza inna mentorka Justyna Kałek, cisnęła na tym kursie, co Bartek prowadzi teraz. Czyli teraz słuchajcie, jeżeli was to interesuje, Justyna prowadzi kurs testera oprogramowania, czyli manualnego, także jak ktoś by miał ochotę, startujemy w przyszły poniedziałek, 24.08, jeszcze się załapiecie. Ja automaty prowadzę teraz. Tak, a Bartek prowadzi automaty. Dobra, jest 8 po, przeciągnęliśmy 8 minut, ale świetnie mi się z wami rozmawiało. Mam nadzieję, że wam się świetnie słuchało i równie dobrze pytało. Dziękujemy wam, że spędziliście z nami tę ponad godzinę. Wam, Izo i Bartku, dziękuję, że też poświęciliście swój czas, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. Myślę, że to było bardzo wartościowe i dla uczestników, ale dla mnie też, bo nie ukrywam, że też rozważam wejście do IT od strony takiej programistycznej wręcz, więc jest dużo, dużo ciekawych informacji. Poproszę was jeszcze, żebyście po zakończeniu webinaru, jeśli macie czas, ocenili nasz webinar, napisali, czy wam się podobało, czy się nie podobało. To jest króciutka ankieta, będziemy wdzięczni, bo chcemy wszystkie nasze webinary prowadzić coraz lepiej po to, żeby wam się coraz lepiej ich słuchało. Dziękujemy, że byliście z nami, zapraszamy na naszą stronę, wpadajcie na kolejne webinary. Od razu zapowiem, że za tydzień będziemy rozmawiać o rekrutacji w IT. Jakie są zadania, czego się spodziewać, co robią rekruterzy. A naszymi gośćmi będą właśnie rekruterzy. Także pozdrawiamy, trzymajcie się. Dzięki Iza, dzięki Bartek, dzięki uczestnicy. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. A. Cześć. Cześć.